Mecz z Lokomotywem Daugavpils ma olbrzymie znaczenie dla żużlowców włókniarza. Wygrana może przedłużyć nadzieję nawet na awans do Ekstraligi. Porażka skaże Częstochowian na niezbyt ciekawą drugą część sezonu. W meczu z Łotyszami częstochowianie stawiają na krajowy skład wzmocniony jedynie Duńczykiem Nikolajem Klindem. Dlaczego zabrakło miejsca dla dobrze spisującego się w Rzeszowie Jakoba Torsela, to już pytanie do prezesa Michała Święcika. Czemu nie ma Jakuba Torsela? No, generalnie mecz jest u nas i z tej trójki obcokrajowców wybraliśmy na ten moment najbardziej takiego obcokrajowca, powiedzmy sobie, doświadczonego, a jednocześnie takiego, który ma w tym momencie w miarę dobrą formę. Tomasz Jonasson no, w jakiś sposób nas zawiódł i musi sobie odpocząć, przemyśleć pewne sprawy. Natomiast Jakub Torsel, bardzo fajny chłopak, on oczywiście mógłby być do dyspozycji, ale pamiętajmy, że chcielibyśmy tym naszym chłopcom dać tutaj, nawet nie sprawdzić się, ale powalczyć, prawda? I kiedy jak nie teraz? No proszę spojrzeć, no kiedy jak nie teraz? No dlaczego mielibyśmy odsuwać tutaj naszych chłopców, jak oni naprawdę jeździć potrafią? Statystyki można spojrzeć, Jakub Torsel coś jedzie, ale też zdarzają mu się na przykład przegrane ze słabymi zawodnikami. I nie jest to zawodnik, który może na przykład zapewnić jakąś ilość punktów tak na pewniaka, więc... Jeżeli mamy stawiać, powiedzmy, sportowo, jeżeli mamy zaryzykować, no jesteśmy zwolennikami tego, żeby to byli nasi częstochowscy chłopcy. Ja chciałem Cię zapytać jeszcze o stan zdrowia Michała Gruchalskiego. Niestety upadek, wczoraj nie pojechał w eliminacjach MIMP-u. Jak on się czuje, kiedy może wrócić na tor? No całe szczęście nic się nie stało, jest poobijany, łokieć obdrapany. Tak, wczoraj nie pojechał, wysłaliśmy go do lekarza, żeby przebadał się i niech troszeczkę sobie chłopak odpocznie. W zasadzie to on już będzie mógł jeździć od przyszłego tygodnia, w treningach brać udział i w zawodach jeździć, także że wszystko jest w porządku, całe szczęście. Ten wypadek nie wyglądał najlepiej, no ale skończyło się jak dobrze. Menadżer Michał Finfa podkreśla, że w składzie można jeszcze dokonać dwóch zmian. Tak to wygląda w tym momencie, natomiast co do niedzielnego składu, no to musimy troszkę poczekać, także wszyscy zawodnicy zagraniczni też są jakby w pogotowiu cały czas, czekają na nasze oficjalne decyzje. Czyli zmiany mogą nastąpić jeszcze po treningu? Mogą, a nie muszą. Także po treningu mogą nastąpić, a zobaczymy, jak to wszystko jeszcze wyjdzie w dniu dzisiejszym, także bądźmy trochę cierpliwi. Początek meczu Włókniarz Lokomotiv w niedzielę o 13:45. Na relację zapraszamy do Radia Fon.